Dziękujemy serdecznie, gratulujemy. Panie burmistrzu, czym jest dla pana tytuł pani Ewy Molendy-Stroińskiej? Dla gminy czym jest? I czy to się jakoś przełoży na działalność gminy, na coś, co da coś mieszkańcom? No, przede wszystkim jesteśmy dumni, że jeden z naszych sołtysów, sołtysek, dostał to zaszczytne wyróżnienie. Świadczy o tym, że mamy, raz jest to wyróżnienie dla Zalesia, społeczności Zalesia, że wybrało takiego dobrego sołtysa. Wyróżnienie dla pani Ewy, która jak widać sprawdza się na tym stanowisku. Dla gminy jest to, no jest to powód do dumy, że mamy takie osoby, które chcą się angażować społecznie w pracę na rzecz swojej społeczności. To też dowód na to, że jakby powierzenie im wielu spraw, współpraca jest słuszna. To jest dobry kierunek. Powinniśmy współpracować z sołtysami. Przypominamy, że gmina Pstryszcz to jest prawie 90 tysięcy mieszkańców już teraz. To jest miasto i 32 sołectwa. Struktura administracyjna została trochę z tyłu i tak naprawdę gdyby nie pomoc sołtysów, społeczności lokalnych, w wielu miejscach my byśmy nawet nie mieli informacji, że coś się dzieje nie tak. To oni nam dają sygnał, że coś trzeba zrobić, to oni często to robią, a jeżeli sami tego nie potrafią zrobić, bo nie mają takiej możliwości, to proszą nas o pomoc. I ta współpraca jest na bieżąco, w ten sposób jesteśmy w stanie zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców. Bez tych jednostek pomocniczych, bez jakby tej inicjatywy w tych społecznościach tkwiących, byłoby ciężko cokolwiek zrobić. Ja wierzę, że jeżeli społeczność lokalna czegoś chce, zagospodarowuje na przykład teren rekreacyjny, to znaczy, że ten teren jest potrzebny, ale to także jest dowód na to, że Rada Sołecka czy sołtys będzie tego terenu doglądał, będzie sprawdzał, czy on służy mieszkańcom, czy wszystko jest w porządku, czy coś jest zniszczone. Będzie zwracał uwagę, bo w społecznościach lokalnych wiemy, kto tam siedzi, kto przesiaduje, kto mógł coś zniszczyć albo nie mógł zniszczyć i zwraca na to uwagę. Ten tytuł jest dowodem na to, że wzmacnianie tych jednostek pomocniczych, czyli sołectw w tym wypadku, to jest dobry pomysł i trzeba im przekazywać jak najwięcej kompetencji.